Cześć, tutaj Piotr. W tym sezonie będzie jeszcze jedna relacja z dzisiejszego wyścigu. Myślałem, że tydzień temu wyścig w kartuzach będzie ostatnim w tym roku, ale dzień po ostatnim wyścigu z serii Cyklo dostałem jeszcze zaproszenie na wyścig koło Koszalina. Dzisiaj będę jechać 20-kilometrową indywidualną jazdę na czas. Wyścig nazywa się Manowska Czasówka. Generalnie dzisiaj już mam bardzo luźne nastawienie ze względu na to, że jazda indywidualna na czas jest dla mnie najgorszą możliwą konkurencją, ale stwierdziłem, że skorzystam z okazji, żeby pojechać na jeszcze jeden wyścig. Więc teraz jeszcze będzie krótki skrót z mojego przejazdu na czasówce. Zobacz jeszcze, jak mamy takie skierowane. No to jedziemy. Startowałem jako ósmy zawodnik. Plan na czasówkę był taki, żeby utrzymać prędkość około 40 km na godzinę. W tym roku jechałem już trzy indywidualne jazdy na czas, więc wiedziałem, że na tej trasie mogę spodziewać się średniej prędkości właśnie w okolicach 40 km na godzinę. Ostatecznie wyszła średnia 39,2, więc powiedzmy, że tak minimalnie mniej niż oczekiwałem, ale i tak był to całkiem niezły wynik. Trasa wyglądała tak, że jechało się najpierw 10 km w jedną stronę, pokonywało się nawrót i wracało się tą samą drogą na metę. W związku z tym po 7 kilometrach zacząłem mijać się z zawodnikami, którzy wystartowali przede mną. W tym momencie właśnie minąłem się z Michałem Kostuchem, czyli zwycięzcą wyścigu, który pomimo upadku na trasie zdołał wykręcić najlepszy czas. W tym momencie można jeszcze zaobserwować ciekawy widok, bo widzimy przykład indywidualnej jazdy na czas w parze. Teraz zbliżam się do nawrotu. Jako, że droga była dość wąska, to trzeba było zwolnić praktycznie do zera i potem znowu się rozpędzić. I teraz zbliżam się już do mety. Droga powrotna zajęła mi 3 sekundy mniej niż pierwsze 10 km, więc można powiedzieć, że całkiem nieźle dobrałem średnią prędkość, bo byłem ją w stanie utrzymać na drugiej połowie trasy. I teraz właśnie przejeżdżam przez metę. Całość zajęła mi troszkę ponad 29,5 minuty. No. Tu jestem. Nagrywasz, tak? No. No to generalnie tak planowałem, że pół godzinki wyjdzie i wyszło 29,39. Więc jestem raczej zadowolony, na miarę możliwości pojechałem. No więc całkiem przyjemny start, taka dość taka, powiedzmy, pagórkowata trasa, że tak, wiecie, tak nie było idealnie płasko, tylko trochę w górę, trochę w dół, więc całkiem nawet przyjemnie się jechało. Więc generalnie jestem zadowolony. I teraz to już jest naprawdę ostatni wyścig w tym sezonie. Już nic nie planuję w tym roku jechać. Więc teraz do przyszłego sezonu będzie ostry trening. I mam nadzieję, że w przyszłym roku będę mógł was dopaść na wyścigach i walczyć o zwycięstwa. Więc trzymajcie się i do zobaczenia w przyszłym roku na kolejnych wyścigach. Na razie, cześć.